Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w The Sims 3, czyli w naszej dużej rodzinie. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i słuchajcie, lecimy. Tutaj no jak u nas jakby dużo się dzieje. Dzisiaj mamy urodziny, na pewno przyjdzie, ale w ogóle jaki ładny, o Jezu, jakie ładne widoczki mamy, patrzcie, i ta latarnia. Dzisiaj mamy urodziny, słuchajcie, Lukasa. Lukas będzie już dzieckiem, nie będzie dzieckiem, będzie już młodym dorosłym. Czekajcie, a tobie się spełniło? Tak, dwa na ten. Nie będziemy już powiększać rodziny, dajże spokój. Dobra, Lukas dzisiaj będzie już młodym dorosłym, słuchajcie, więc będziemy go po prostu stąd out. No już mamy dość, w sensie dużo ludzi w domu, więc myślę, że Lukasa od razu gdzieś tam przeprowadzimy. No i urodziny ma też dzisiaj Bonnie, więc Bonnie będzie już też właśnie dzieckiem w wieku szkolnym. Tu na górze zrobiłam im jeden pokój taki jeszcze właśnie. Myślałam, coś mi się pokićkało, że mamy właśnie dwie, Joe i Bonnie, że będą musieli dzielić razem pokój, ale w sumie Joe to ma pokój tutaj na dole. Lukas nam wyjdzie, więc Harvey zostanie też sam w pokoju, więc tutaj mi się wydaje, że jednak mogę zrobić Bonnie pokój, jakby, że będzie miała sama, w sensie postawić łóżko jednopiętrowe, no ale dobra, tutaj na Matthew płacze, ale już do niego idzie, słuchajcie, Przemysław, tam mi patrzę, że wstała, wyściskać idziesz Madison, no dobra, chcesz to ją wyściskaj, no jak tam sobie uważasz, a ty co? Joe ma prawie urodziny, no. Zjadasz? No zjadaj. O, ten jeszcze do prawa. No, oni się tutaj przycięli coś. Nasz przyjaciel tu łazi. No nie udało nam się, słuchajcie, zrobić tego, żeby on ożył. Zobaczymy, jak on będzie dorastał, zobaczymy, czy coś tam wyskoczy, czy on będzie dalej z nami. Czy coś wyskoczy nam, żeby właśnie go ożywić, bo no właśnie nie wiem. Jak to będzie wyglądało. Dobra, a ty? Posprzątaj sobie tutaj. Mhm. Dobra. O, do szkoły, dzieci, do szkoły. Do szkoły, jak dobrze. I do pracy, i do szkoły wszyscy. Żegnajcie. Idźcie sobie, idźcie. Dobra, Tami, wiesz co? Weź ty się przebierz w... Ja nie wiem, kiedy ona ten... Słuchajcie, kiedy ona tą karierę ogarnie, no. Już teraz nie będzie zachodzić w ciążę, tylko wróci już powoli do właśnie do pracy. Wróci powoli, słuchajcie, do pracy. Ale czy ten szczyt kariery uda nam się osiągnąć? No jestem ciekawa. No co wywalasz? Nie ma gdzie schować? To włóż ubranie do suszarki. Wszystko muszę jej pokazać. Włóż ubranie do suszarki, tak jest. No i zrób pranie, o. No. I teraz, słuchaj, tak się robi. I teraz posprzątaj. No. Dasz radę? O, zbyt wiele tych gazet. Powiem wam, że chyba wyszłam z wprawy w graniu w tak dużymi rodzinami. No ale dobrze, damy sobie radę. Damy sobie radę, słuchajcie. O, zapłać rachunki i też wyślesz od razu dla przyjaciela te. Wyślesz dla przyjaciela prezenty. Ale trzeba trochę ogarnąć. No i tutaj nasza Madison. Ona śpi, to w sumie na razie. Na spokojnie. A, musisz ćwiczyć przez 4 godziny. A ty, Bonnie, jak tam? Trzeba by było też... O, wiesz co? Ojciec. Zajedziesz do sklepu, jak będziesz wracał z pracy. O, kupon na loterii, bo czemu nie? O, ten jest głodny. No, i zrobimy urodziny dla nich. Dobra. Madison w sumie już umie wszystko. Umie chodzić, umie ten... I bawi się słodka. Dobra. A, idziesz zapłacić rachunki? O, i wyślemy wam od razu prezent. I pada grat chyba, tak mi się wydaje, że to grat. No to dobra, przyjmujemy, słuchajcie, prezenciki. Roślinka w doniczce. Super. O, możemy różne fajne rzeczy wysłać, dobra. Piszemy, pozdrawiamy. Ojeju. Pozdrawiamy. O,
Dosłownie pozdrawiamy bardzo liczną, słuchajcie, rodziną. Dobra. Patty. Obraz, dobrze. O, prezent niespodzianka, proszę bardzo. Aga, pozdrawiam. O, fotel, okej. Prezent niespodzianka. Ilminka, dobrze, przyjmujemy. Uuu, dźwięk, dobrze. Przyjmujemy. To jest czwarty. Zobaczymy, kto tam na końcu mamy, kogo tu mamy jeszcze. O, dzięki za odebranie prezentu, nie ma za co. No dobra, może weźmiemy luksusowy, nie? Zestaw do... Okej, dobra. I luksusowy też wyślemy, proszę bardzo. I poszło. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Dobra. Dobra, dobra. No idź do Madison sobie, ją właśnie nakarm i ją wyściskaj coś tamten, bo ona jest smutna. Daj butelkę, wyściskaj. O, proszę bardzo. Przemysław jest burmistrzem, słuchajcie. Przemysław jest burmistrzem. Patrzcie go, gdzie on tutaj ma. Burmistrz, wow. To już, słuchajcie, poważna fucha, myślę. Dobra, on poszedł pracować. Ty, poczytaj książkę ze szkoły średniej. Masz jakieś książki? Nie wiem, czytaj, co to? Abrakadabra. Matko. Dobra, poczytaj sobie coś tam, co tam masz do poczytania. A co masz z żabą? Psikus w szkole. Kupi się od... A, do gier. Dobra. Ty tam pojechałeś. Dobra, ty zaraz wracasz do domu. A Przemysław pojechał, on limuzyną jeździ, kurde blaszka, ale mamy, słuchajcie, męża. Kobieto, mogłabyś sobie stąd pójść, bo ty blokujesz drzwi. Dobra, Lukas, czas i pora. Tutaj pokazuję wam, że ma urodziny, żeby nie było. No dawaj, chodź. Zdmuchnij sobie świeczki. W ogóle Przemysław jakie ubranko ma. Jupila! Tak, robiła... Nie wygrał dziś na loterii. No szkoda, szkoda. No dawaj! O! A co z naszym tym? Mogę wybrać cechę? Ale ja nie chcę wybierać oko fotografa, proszę bardzo. Dobra, i pragnienia życiowe. Mieć aktualną kolekcję w czasie wartą co najmniej 20... To jest fajne. Powiem wam, że... No, zrobimy mu tego fotografa. Nigdy nie miałam jakby... Sima fotografa, wiecie? Dobra, a ty przynieś Bonnie. Bonnie też ma urodziny, o, żeby nie było. I co? A patrzcie, on tu dalej jest. On tu dalej jest. Myślałam, że jak będziemy, wiecie... Że jak będziemy już dorosłymi, to już nam zniknie ten ziomek. A tu proszę bardzo. No dawaj, bierz Bonnie i też ją dawaj do tortu, bo ona już będzie dziewczynką w wieku szkolnym. A nasze maluchy jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze jutro dopiero. Jezu, jakie zamieszanie w ogóle. No dawaj, dorastaj. Geniusz, o. Dobra, ale chodźcie tutaj, bo trzeba dzieciaki ogarnąć. Ty chodź, zmień brudną pieluszkę. Daję butelkę, a ty też tutaj chodź. Zmień brudną pieluszkę i daj butelkę. A my, słuchajcie, idziemy do kas. Idziemy do kas. W kasie przerobimy sobie Lukasa. I przerobimy sobie Bonnie. I Lukasa też trzeba wyprowadzić stąd. Za dwa dni dzień grozy, więc słuchajcie, przyozdobiłam nam trochę chatę.
No ale dobra, śpimy. Lukas jak wstanie, to weźmiemy go, żeby się wyprowadził. No i dobra, słuchajcie. Wyprowadzamy, słuchajcie. Zobaczymy, tylko że on nie ma pieniędzy, jakby, nie? Czekajcie. Wtedy ma 450. O, no dobra, to czekajcie jeszcze raz. Musielibyśmy dać mu jakieś pieniądze, tylko że my tych pieniędzy za bardzo nie mamy, więc on najlepiej jakby sobie coś tam, wiecie, wynajął. Dobra, przeprowadziłam Lukasa do kultowego chyba domu tutaj w Sunset Valley, więc sobie tutaj nasz Lukas będzie pomieszkiwał, a my wracamy do naszej rodziny. Dobra, jednego mniej, trochę lżej, ale jeszcze i tak nie aż tak, co? Medyczną karierę byś chciała? A tak, im się te pragnienia potraciły, no ale trudno. Burmistrz, fundusze i charyzma brakuje nam. Dobra, więc teraz tak, kolejne w kolejce są dzieciaki właśnie do urodzin. Czekaj, baw się wspólnie, daj butelkę, więc będą już też dziećmi toddlerami. A tu jest nasza, ona poszła do szkoły pewnie. Nie, co ty tu robisz? Co w ogóle wy tu robicie? Ona jest, słuchajcie, szalona i ona cały czas się przybiera w różne ubranka. Co wy tu robicie, słuchajcie? Czemu wy tu przyszliście? Dobra, ja jej zrobię foteczkę. Będę miała na miniaturkę dla was. Nasza Madison. No, trochę taka... O. Znaczy, to jest Bonnie, a Madison to jest jeszcze ta malutka. Podobni są do siebie? No, podobni. Podobnie. Ale nie wiem, co wy tu robicie? Wracajcie do domu. A ty gdzie idziesz? Odwiedź park występów. Ale dlaczego wy wszyscy idziecie do parku występów? Co wam? Co was naszło? Do domu proszę wracać. Na chwilę wyjść i już oni sobie, słuchajcie, żyją swoim życiem normalnie. Dobra. Myślę, że będę kończyć ten odcinek. Mieliśmy sobie właśnie urodziny naszego Lukasa. Lukas się wyprowadził. Teraz w kolejnym odcinku będą urodziny bliźniaków. No i będzie też święto Grozy, więc też będzie się działo. No i powoli, słuchajcie, tak, coraz takimi większymi krokami zbliżamy się do kolejnego pokolenia. Myślę, że w międzyczasie odpalę sobie jakiegoś live'a na TikToku właśnie z tej rodzinki, żeby troszeczkę tutaj nadgonić, żeby sobie troszeczkę pograć tutaj z wami, przy was, tutaj tą całą rodzinką, żeby właśnie troszeczkę, wiecie, nadgonić wszystko, żeby też tak szybciej przejść do kolejnego etapu, czyli do kolejnego pokolenia. Także tak, dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa, pa. Ooh, 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 ooh.